Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. To ja, Adam Razik. Jesteście na kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Pewnie się dziwicie, że znowu jest ten pejzaż i znowu wisi na sztabluze. No cóż, stwierdziłem, że ten obraz nie jest to obraz, który zasługuje na to, żeby wisiał na moim listam, gdzieś go już zakończyć i oddać w inne ręce. Po prostu jestem strasznie niezadowolony. Pewnie wielu z Was powie, o czym ten facet mówi, czy o czym Ty mówisz, skoro jest ładnie, no wiadomo, o co chodzi, tutaj drzewko, ładnie, tu krzaczki, coś tam, jakieś trawki. Nie, tak się zastanawiałem, jaki błąd z tym popełniłem, ale tu widzę, że po prostu jest... Zagubiłem się w tej masie, w tej zieleni. Oczywiście kiedyś Wam wspominałem, że zielony kolor jest bardzo trudny dla mnie, że w nim szukanie tych niuansów, różnic tak z wyobraźni jest bardzo trudne, dlatego że ja w ogóle jestem generalnie wolę malować z natury, wolę z obserwacji tego, co widzę. Trudniejsze jest malowanie dla mnie z wyobraźni. Chociaż tak, mam duże doświadczenie w tym malowaniu. Dlatego dobra, do roboty. Co teraz z tym zrobić, żeby to poprawić? No po prostu tu muszę znaleźć jakby każdy walor, inny odcień koloru tego tej zieleni i zbudować przestrzeń w obrębie tych plam, wszystkich tych planów. Po prostu jest to za płasko, to wszystko jest takie rządek jakichś trawek, rządek czaczków, rządek drzewek i jeszcze z tyłu planu rządek drzewek jakiś tam. I jeszcze na ostatnim planie, czy tam niebko, które też jest jakieś takie surowe i w ogóle nie z tego świata. To ma być obraz przedstawiający pejzaż w słoneczny, piękny dzień, czyli duże kontrasty. Tych kontrastów tu zabrakło. Tutaj się zaczęło robić po prostu jedna wielka maś. Nie ma tutaj bardzo skontrastowanych planów i tych rzeczy. Także zaraz od tego właśnie zacznę. Wezmę ciemną, czarną prawie farbę, trochę dodam jakiejś takiej szmaragdowej zieleni do niej i będę po prostu tym budował. Te na przykład krzaczorki tutaj z tego, to trochę szczegółów im dodaję i będę, tak jakbym teraz zaznaczał miejsca te najgłębsze, najbardziej zacienione, tak? Aha, no i przy okazji właśnie Wam pokażę, jak to ten obraz naprawić. Zachęcam Was wszystkich, będę teraz jakby od podstaw Wam tłumaczył, widzicie? Dodaję tylko ciemnej farby na taką płaszczyznę takiego tego i patrzcie, jak zaczyna mi się tutaj budować. Prawie, że czarna jakaś tam czarno-zielona. Proszę, popatrzcie, co tutaj się dzieje. Od razu, jak jest ciemny walor i jaśniejszy, od razu buduje się bryła, tak? Dlatego ja będę teraz Wam pokazywał, jak ten obraz naprawić. Mam nadzieję, że on mi się uda naprawić. Dlatego mówiłem, że wiele obrazów, które maluję, maluję je bardzo długo. O, prawie, że nie boję się tego czarnego, prawie, że czystego używać, bo jak powiedziałem, czarny kolor też maluję. W tym już Wam ostatnich filmach opowiadałem o czarnym kolorze. Dlaczego uważam, że czarny jest kolorem, a nie... Ale teraz nie będę opowiadał o tym czarnym kolorze, tylko będę... I w ten sposób teraz ponakładam same te kontrasty. Tutaj zrobię w tym, ten będzie właśnie, powiedzmy, że ten fragment mam tu zrobiony, że tak powiem, tego krzaczorka. On się gdzieś tutaj, w tym momencie, gdzieś skończy, tutaj już będą innego waloru krzaczorki. I tu jeszcze pododaję troszeczkę takich, gdzieś tutaj ciemne, też gdzieś na szczycie mogą się znaleźć, tak? I zaraz będę to światłem budował, może za dużo nawet gdzie nie gdzie, ale lepiej, żeby teraz było ich więcej, jak zrobię to tym jaśniejszym walorem, to od razu mi te bryły wyjdą. Teraz do tego dodam troszeczkę czerwieni, taki zmieszam to, żeby ten znowu, te krzaki, które są jak gdyby, są tutaj po tej lewej stronie i bliżej powinny być, bo powiedzmy, że to nie zrobię takich, gdyby to było, faktycznie jest płasko, ale tak mi się tutaj, że tak powiem, chcę to zrobić teraz, żeby ten był bliżej, jeszcze tutaj złamię tą linię i zrobię to prawie, że tutaj będzie wchodził, czyli tego najciemniejszego waloru troszeczkę, może pomarańczowej dodam tego jeszcze tutaj, i zrobię taki inny walor tego najciemniejszego
On będzie się tutaj jakby już odcinał z tym najciemniejszym z tego krzeczonka. I w ten sposób. O. Będę wam to jeszcze opowiadał na temat tego malowania od podstaw. Dużo osób do mnie pisze i wszystkich was pozdrawiam. Wszystkich moich stałych widzów, bo już jest prawie 200 osób. Tych, którzy subskrybują mój kanał. Zachęcam do tego, żebyście to robili. Natomiast chcę poinformować, że będę wam zrobił teraz po prostu kilka takich, bo coraz więcej osób pisze mi, że trafia tutaj, że w końcu trafiły na fajny kanał, którym ktoś mnie nauczy. Ja tu maluję od 2 lat, od 3, od 5, od dziecka chcę malować. Dlatego ja będę wam teraz zrobię taki, sam nie wiem jeszcze do końca jak tą, no na pewno taki formułę, że będziemy po prostu. Dzień dobry, rozmawiałem z takim panem z Katowic, pozdrawiam też, po prostu nie będę zmieniał formuły, będę mówił, te odcinki mniej więcej są tak, będą miały 20 minut, kto będzie chciał, to będzie oglądał po prostu jakiś tam wybrany skrót sobie tam. I tak zauważyłem, że w tych moich analitykach, bo też tam dzisiaj tam zajrzałem, to znalazłem, że moje filmiki średnio są oglądane przez 4 minuty 40 tam 3 sekundy, także i tak, jeżeli średnio film ma 20 minut, to a oglądanie jest przez 4, tam niecałe 5 minut, to i tak nie oglądacie mnie po prostu w całości, tylko tak wybiórczo i z ciekawości tam zaglądacie pewnie na początku i na końcu, jak ten obraz się zmienił na początku, pewnie jakbym nie był zainteresowany oglądaniem całości filmu, to tak nie zrobię. Ale wracając do tematu. Chcę zrobić od podstaw. Już widzę, że znowu zaczynam, no ale to już jest lepsze, bo zaraz, bo zbyt mała jest różnica walorowa między tymi czarnymi a tymi. Będę musiał to jeszcze zmieniać, ale już ten krok powstał, odwaga przyszła i zmieniłem to. Teraz będę musiał jeszcze tutaj po prostu, i wtedy się robi, od tego momentu jak gdyby zaczyna, znowu ten jak gdyby, zaczyna się malowanie, tak? Teraz będę tutaj smakował, będę dodawał różnej jakości tej zieleni i będę po prostu to zmieniał, żeby to nie było takie surowe. Widzicie, po prostu teraz będzie dopiero ta zabawa kolorem. Te czarne, najciemniejsze miejsca będę przykrywał jakimś tam zimnym, chłodnym kolorem, bo to będzie taki, mieszam tutaj ciemne, jakąś szmaragdową zieleń z jakąś tam czernią, troszeczkę czerni, troszeczkę właśnie ultramaryny nawet dodałem. O, tutaj będzie bardziej za mało, rozmieszałem. No i po prostu, widzicie, i teraz będzie po prostu się okazywało, że w tym krzaku moim, w tych najciemniejszych jego częściach będą różne walory tego koloru, ale będzie to jakiś kolor, a nie będzie to czarna plama i jednolita w każdym momencie tego planu, tego drugiego jakby planu, tego, na którym są te krzaczki. Także tutaj teraz dodam jeszcze coś, nawet żółtej takiej chromowej dodałem, o i tutaj ta zieleń jakiejś czerwieni dodam i zbuduję, o. Tu ten walor będzie już miał inne zabarwienie, tak? Będę dodawał właśnie innego koloru, żeby to. O. Widzicie, dlaczego nie? Próbuję i tak to. Nie maluję jakiejś rzeczywistości, która napotkanej, którą po prostu musi się to zgadzać. Dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby to próbować. Teraz maluję po to, żeby ten obraz wyglądał. Dla mnie fajnie, żeby tutaj te przestrzenie, jakieś tam plany zaznaczyć, żeby był interesujący, taki malarski, tak? A nie był płaski, nie był jakimiś tam, nie wiadomo dlaczego, brudami, taką mazią. Teraz trochę może faktycznie przybrudziłem, jeżeli ktoś z was powiedzą, co ty facet zrobiłeś, na razie zepsułeś to, co miałeś. Ale zobaczycie teraz. Teraz w tych planach będę szukał tej zieleni takiej pośredniej, czyli tej środkowej, tej takiej półcienia takiego, tak? I w tym krzaczku to będzie taka zieleń na przykład, coś z takiego. Ona będzie wiadomo zróżnicowana, ale to też mówię, że będą większe jakieś tam, bardziej zamaszyste te plamki, a będą też drobniejsze uderzenia. Dodaję tam jakiejś żółtej, troszeczkę jakiejś tam jaśniejszej zieleni, którą też widzę. O,
i tu będę po prostu się bawił już tak, że tak powiem, tą plamą w ten sposób, będę ten półcień tego tu wyznaczał sobie w tych krzaczkach. Tu widzicie, o, znowu się zrobiło już za bardzo ten, za podobne, ale może tam jeszcze zaraz do tego wrócę, do tych, i będę musiał zróżnicować to w stosunku do tego, co jest tych zieleni na tym drzewie, tak? No i już to już wygląda ciekawiej, kiedy jestem, może być nawet tych liści, tych będzie więcej, to no i mogą być plamy bardziej, mniej takie pełne. O. I teraz dodam, teraz no, zrobię tutaj też tą pośrednią zieleń, dodam jakiejś żółtej, czerwonej, coś tutaj zrobię takiej zieleni odmiennej w walorze, w tej jakości. I tu będzie znowu taka zieleń, czyli taka bardziej ciemna oliwka, czy tam chromowa taka zieleń, nie wiem, czy wiecie, że operuję takimi nazwami, których nie wiem, czy wiecie, o jaką zieleń mi chodzi, jeżeli chodzi o chromową. Może macie tam opisane te farby, że macie właśnie zieleń chromową. To jest taka właśnie bliższa, taka cieplejsza zieleń. Ale coś tam jest, nie, jakiś walor taki też czerni. Niektóre w ogóle już u mnie to jest tak z tym rozpoznawaniem barw, że ja po prostu poprzez te lata doświadczenia to po prostu już zauważam, że takie rzeczy, nie wiem, czy też macie takie coś, że wiecie, patrząc na zieleń, patrząc na kolor, na zieleń, patrząc na kolor, wiecie, z jakich składowych powstała, tak? Z jakich farb należałoby użyć, żeby taką zieleń uzyskać. Dlatego o tym właśnie mówię, że tutaj trochę więcej jest takiej ciepłej zieleni, a tutaj jest trochę taki szmaragdowo. No i teraz czas na trzeci walor, tego najjaśniejszego, w tym najjaśniejszym, czyli takie jakby światełka w tej zieleni. I tutaj to będzie coś takiego. To będzie taka ostra. O, i tu będą trochę za duże plamy. Niewielkie te. No ale już mi zdecydowanie się zacznie to robić, że tak powiem, odcinać od kolejnych tych, tak? Że tu będą te rzeczy się odbywały, jakieś tam te kolorowo. O, ale to już będzie coś tu się dzieje. No tutaj trochę jeszcze są, za świeża to jest ta. Nie wiem, czy to trafiony ten kolor. No ale będzie to na pewno, może za bardzo właśnie poszedłem w takie drobiazgi. No i nałożę takiego. No, później jeszcze będę oczywiście tutaj szczegóły dopracowywał i będę tam zmieniał to, bo to nie będzie tak od razu, że tam trafię i strzelę i jest ok, nie? Ale powiedzmy, że to pierwsza próba, chociaż już ten obraz tam tyle warstw i tyle czasu na niego poświęciłem, no ale to cóż, no żeby coś zrobić dobrego, to nie zawsze się za pierwszym strzałem uda, tak? Nie zawsze tak w życiu bywa. Trzeba po prostu trochę pracy włożyć. Teraz jednocześnie wezmę pędzelek i jak powiedziałem, jak maluję, to od razu próbuję ustalać wszelkie plany tego malowania, czyli dookoła ten kontekst łapać tych, czyli tutaj też od razu, o, tu bym chciał takie żółteczko, taką tą żółć tego tła, gdzieś tam się pojawi między tym przy okazji i w ten sposób, o i tutaj podcinam się, o, i tu nie zawsze będzie ten, o, troszeczkę bieli, rozumiecie, żeby po prostu malować od razu też pamiętając o sąsiedztwie, także każda plama barwna musi koło siebie mieć taką, którą, że po prostu nie maluję tylko krzaczek, a później będę malował tło, tełko takie, a później będę malował ten pierwszy plan, tylko od razu myśleć o całości, o tym, żeby to sobie ustawiać. I też to światło, tutaj też ta plama zbyt była dla mnie, tutaj też trochę przyjdę, zbyt taka jednorodna, ta żółta tam, to jest ten tle pomiędzy, nie wiem, co tam jakichś rzepaków czy czegoś tam w tym pejzażu. Dlatego tak ją troszeczkę zróżnicuję. Troszeczkę tutaj dodam takich smaczków, o. A tu będzie bliżej tego, będzie bardziej taka
zielona, o, wyznaczała takie, ten jakiś pole z tym. O, i tutaj dodam tego. Widzicie, o co mi chodzi? Nie będzie tam jednocześnie to się zrobi. Nie będzie do końca. Przy okazji zrobię taki, prześwietlę ten cały ten plan. Tak? I teraz co tu dodaję? O, tu się tu porobią fajne rzeczy. Tu jakieś niebieskości były, a to jest w ogóle niepotrzebne, bo no tutaj o. I teraz widzicie, o czym mówiłem? O co mi chodziło? Teraz zaczyna się po prostu zabawa, malowanie, a nie. O, widzicie? Co tu się fajnego dzieje? To już jakaś bryła tego się zrobiła, tego krzaczka. Teraz jeszcze pododaję jakiś tam światełek, pododaję tutaj parę tych i będzie już zupełnie inaczej to wyglądało niż do tej pory. To było tylko brudy jakieś tam takie maziaste, takie plamy, które nie zawsze kolor właśnie taki kolor były w kolorze takiego, no takie wysmakowane, tylko raczej były takimi mazią, brudami. No i w ten sposób będę dalej kontynuował pracę nad tym obrazem. O, teraz tutaj taki walorek, ta zieleń będzie już taka bardziej cieplejsza w tym najjaśniejszym, na tym najjaśniejszym planie. No i w ten sposób postanowi coś fajnego się tu zrobi. Tu pozaznaczam tylko parę plan. Tutaj widzę, już czas mi się kończy pomału, a o. Najwyżej zobaczycie jeszcze jeden odcinek z tym, czy więcej, no trudno. Bo pozmieniam tam tytuły, już nie będzie tam po scriptum, czy zrobię to. No ale zobaczycie, o co mi chodzi i jak ten obraz będzie nabierze wartości przez to, że właśnie tak to pozmieniam. I teraz jeszcze zrobię jedną rzecz. Tutaj też za dużo tam się zacząłem opowiadać i bawić w ten, tutaj na tym. O, i tu. Ta zieleń, ona tu jest za bardzo, ingeruje mi ten, to nie jest ta plama, bo to nie jest, to są jakieś tylko trawki duże, a to jest po prostu, ten plan jest zupełnie inny powinien być. Dlatego to też zmienię. I tutaj pododaję, oczywiście on nie może być taka jednolita, tylko będę tutaj budował to od nowa z tym. Widzicie? O co mi chodzi, żeby to, by tam jest 17, kurczę, to zakładam już ten, to zlikwiduję, a tutaj zbuduję ten, żeby tu więcej światła też z tym było, a tutaj tylko będą te trawki. Obraz będzie wyglądał, nie, teraz próbuję go w złotą ramkę włożyć, zobaczyć jak to będzie kontrastowało, żebyście też sobie takie, jak macie ramki, to tak próbujcie, bo to i odchodźcie od obrazu i oglądajcie to troszeczkę krzywo oczywiście. O, i popatrzcie, już się fajne kolory tutaj pojawiają. Jeszcze to jedno posiedzenie będzie zupełnie fajnie. Powiedzcie mi, znaczy mówię tak. Chciałem wam, będę wracał do tego obrazu, będę go kończył. Tu już, o, zupełnie to już, trochę tutaj jeszcze trzeba będzie tutaj popracować nad tym. No, ale to już zaczyna się kontrast i zaczyna się o tym, o to, o czym wam opowiadałem. Co jest malarstwie jego sednem, to jest jego najważniejszą rzeczą w tym malowaniu, czyli ten kontrast, który i ta zabawa tego ciepłego, ciepło jasnego z ciemnym, tak? O, po prostu dlatego to już zaczyna żyć swoim życiem i zaczyna to wyglądać lepiej. Jak w następnym wejściu, o, na tego kontrastu tutaj jeszcze dodam, zawsze to buduje obraz, tak? Czyli ta zależność tych ciemnych z jasnymi. Zobaczcie teraz parę planek nad tym, tego jasnego i tu będzie zupełnie inaczej to świeciło, no. Tutaj gdzieś w tym, o. I tak będę sobie ten obrazek budował. Jak tam się urwie, to was przepraszam. Tutaj też. I zupełnie inaczej to już wygląda w tej fazie, tutaj w tej części. No ale szkoda, że tak mało czasu i tak te 20 minut jakoś szybko zlatuje.
Zaraz będę go kończył, będę następny zrobię ten. To przerzucę do tego i jeszcze do niego wrócę, tak żebyście oglądali. Ja was zachęcam do malowania. Malujcie, będę zrobił następne odcinki takim od podstaw. Będę opowiadał o takich fajnych różnych rzeczach, które można. No i tutaj w ten sposób, a teraz kontrastowo wezmę, żeby od razu. O, tego mi zabrakło w poprzednim malowaniu, tak? Że po prostu robiłem to, zapominając o tych kontrastach. I znowu się w tym sosie takim gubiłem. Było tutaj dużo tego, tej zabawy jakimiś tam pseudozieleniami, a to już teraz ten ma taką jasność, taki kolor odcienia, ten ma taki. Samo zrobię na tych drzewach, zrobię wszędzie na pozostałych tych. Do tego, jak tam, oj, żegnam się z wami, to byłem ja, Adam Razik, na razik. Jeszcze to sobie podziubdziam, a gdyby się rozłączyło, to zapraszam was do oglądania i do bycia tutaj ze mną.